więcej tak, no to jest bardziej na północ. Południową część dzielnicy zabezpieczają cztery zespoły stacjonujące w oddziale centralnym przy ulicy Świętego Łazarza. To jest mniej więcej pokój. I one również mają bardzo dobry dojazd, powiedzmy, na Ugorek, bo ulica Mogilska jest ulicą dwupasmową, nie ma tam korków, bardzo szybko zespoły docierają. Ja mówię oczywiście od momentu wyjazdu, bo jeszcze jest taki element, pod tym nie ma zespołu lub wcale nie jedzie najbliższy, bo są akurat zajęte. I jeden zespół stacjonuje przy ulicy Wyki, w jednostce straży pożarnej. Ja wiem. Łazarz, że wiemy, gdzie jest. Więc. Oraz dwa zespoły od niedawna. Dwa zespoły od niedawna stacjonują w szpitalu Rydygiera, ale to są po prostu, wynajmujemy od nich pomieszczenia, więc one tak naprawdę zabezpieczają państwa od strony wschodniej dzielnicy. I 9 zespołów. Znaczy nie, to jest tylko, nie ma tak, że 9 zespołów. Tak naprawdę zabezpieczają państwo wszystkie 29 zespołów, jakimi dysponuje. Wyjeżdża zawsze najbliższy wolny. To może być, proszę państwa, zespół, który stacjonuje na co dzień w Krzeszowicach, ale przy obecnym systemie, jakim dysponujemy, przy pozycjonowaniu GPS, który naprawdę to jest, jesteśmy praktycznie liderem w Polsce, jeśli chodzi o ratownictwo, o dyspozytornie, to zespół, który będzie przykładowo wyruszał z, nie wiem, ze szpitala Narutowicza czy ze szpitala Jana Pawła, a na co dzień stacjonuje w Skale, w Krzeszowicach, czyli w tej chwili nawet widzimy zespoły z całego województwa, to on zostanie do państwa wysłany. Natomiast te takie jakby przypisane, stacjonujące, no to są te, które wymienimy. To nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić państwa raz jeszcze o przeznaczenie środków na czujniki. Koszt jednego to jest 800 zł. Ile tych czujników na takie lata? Ja państwu... Ja pomogę panu Maciejowi. Pan Maciej, nie wie jak wam powiedzieć, że oczywiście 29, tak? A to, no bo tyle jest zespołu i tak by chciał, tak? Ja go rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że muszę rozmawiać co najwyżej o tych zespołach, które nas otaczają, czy to jest 8 czy 10 zespołów. W ryzyku, że jeden zespół już ma. Dało mi się ze środków mojej dzielnicy wygospodarować. Trzy zakupy. Proszę państwa, chciałem po prezentacji, bo przedstawienie wam informacji, co gdzie jest, co nas obsługuje. Ja bym proponował, abyśmy dyskusję już bardziej precyzyjną odbyli na następnej sesji. Detektor, się do tego po prostu przygotować, bo to też musimy znaleźć. Zastanowimy się może. Rozumiem, tylko na przykład nie wiem, więcej informacji na przykład, czyli tak, generalnie tych zespołów jest ile. Znaczy krakowskie pogotowie ratunkowe zabezpiecza całe miasto plus praktycznie cały powiat ziemski krakowski, więc ich jest w sumie 29. W mieście chciałbym policzyć w tej chwili tak na gorąco, bo nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest w samym mieście. Ale mówię, na przykład zespół, jeden stacjonuje w Zielonkach. On też ma bardzo blisko do was. Dobrze, rozumiem. Jeden stacjonuje w Państwo Węgsta. Też na przykład do innych rad dzielnic poza tą dzielnicą, w której pan jest też radny? Owszem, występowaliśmy jeszcze w okresie, kiedy to był rok 2011, gdy pojawiły się te dodatkowe środki, tam bodajże 400 czy 450 tysięcy złotych. Ale wszystkie te środki zostały zablokowane wtedy przez prezydenta i jedna z dzielnic, dzielnica 11, wtedy się zobowiązała, że da na przyszły rok i tak naprawdę dostaliśmy środki wyłącznie z dzielnicy 11 na jeden czujnik, niecałe do 700 zł. No i staraniami moimi w mojej dzielnicy udało się wygospodarować 2000 zł i myślę, że w przyszłym roku kolejne środki również mam tam, bo na razie obiecane przez zarząd, z jakim skutkiem to zobaczymy. Może nie wiem, czy jest może też w kierunku pana przewodniczącego spotkanie się z
że tam mieli dzielnic i na przykład wszystkie dzielnice, żeby przeznaczyły was. A mojej dzielnicy to jest 14? Dobrze, przepraszam. Pańska? Tak, moja 14. Sąsiad. Proszę państwa, ja dlatego zaproponowałem, abyśmy rozmowę o pieniądzach, o kwotach, ilościach przeprowadzili na następnej sesji. Jutro jest spotkanie przewodniczących. Więc na pewno ich przeczytam na to coś, kto planuje, gdzie planuje, tak? I do następnej sesji ja będę wiedział, która dzielnica, jakiej ilości planuje, jak to jest porozkładane i wtedy nam widzi, jakie jest tak naprawdę realne zapotrzebowanie ze strony pogotowia od nas, tak? Ja Państwu taką informację przedstawię. No i też będziemy musieli znaleźć źródła finansowania tych pieniędzy, tak? Tutaj też będzie na przyszłej sesji przedstawię Państwu propozycję źródła finansowania, bo niektóre nasze zadania nie znalazły akceptacji i są tutaj duże pisma, abyśmy z pewnych zadań się wycofali. A jeszcze mam takie pytanie, bo mówił Pan, że im więcej tych członków zostanie zakupione, tym większa szansa na niższą cenę. A jest Pan mniej więcej zorientowany, jak to może wyglądać procentowo? Znaczy, ta przykup, on, czujnik jeden kosztował, taka wyjściowa cena to było 850 zł, przy zakupie trzech, firma sprzedająca zeszła 50 zł, znaczy o 50 zł netto obniżyła kwotę. Więc powiedziałem, przy zakupie, pod taką kwotą może się mniej więcej liczyć, bo myśmy kupowali je na brutto, na tą chwilę one kosztuje 800 zł brutto, i być, bo, ponieważ to by były kolejne zakupy, więc liczę, że po prostu na dobrą współpracę ze sprzedawcą, że obniży jeszcze o jego sam, bo trudno powiedzieć. No każda złotówka dla nas się liczy, bo pogotowie do części czujników dorzuca swoje środki, bo jak jest, jak no przykładowo ta dzielnica 11 dała 700 zł, to 100 zł dołożyło pogotowie. Moja dzielnica dała 2000, 400 zł do trzech czujników dołożyło pogotowie. Także to zależy po prostu, ile kupimy. No, nie umiem powiedzieć tak naprawdę. Na tą chwilę 800 zł po prostu. Uważam, że warto na tym porozmawiać, ale spokojnie. Będziemy znali źródła, skąd pieniądze wziąć na to. Dlatego proponuję Państwu dyskusję taką stricte już roboczą na najbliższej sesji. Wtedy podejmiemy decyzję. Tak naprawdę będziemy Państwu bardzo wdzięczni za każdy zakupiony czujnik. Czy to będzie jedna sztuka, czy trzy, czy pięć. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Jak największą liczbę czujników poproszę. Natomiast decyzję zostawiam Państwu. Czyli na sali siedzi najlepszy świadek tego, jak bardzo to nam jest potrzebny sprzęt. A jeszcze dodam, że problem polega na tym, że to nie jest sprzęt wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są różne idiotyzmy. Rękawiczki do szczątek należy mieć. Całą gamę rzeczy, których nikt nigdy nie użyje, a są wymagane. Natomiast rzeczy naprawdę potrzebne, jak ten czujnik, nie jest wymagany. Stąd też szukamy środków. Czyli generalnie ja mam jeszcze jedno pytanie, czy tak. Zespołu mamy 29 i to jest na stałe. Taki czujnik zostaje jakby na stałe zostawiony, powiedzmy, do samochodu, do ambulansu, który wjeżdża. I w ilu już jest, powiedzmy, no obecnie te urządzenia są? Cztery, czyli 25 zostaje do zakupienia. Ale to jest cały kraj. Ale drodzy Państwo, to są Krzeszowice, Skała, Mogilany, Bieliczka, więc ja nie widzę potrzeby fundowania z gminnych środków naszego miasta ościennym gminom. A jakie jest prawdopodobieństwo, że to pójdzie właśnie do Węgrzec i na Łazarza? Prawdopodobieństwo jest 200%. 200%. No ja się tym po prostu zajmuję. Daję Państwu gwarancję, że czujniki trafią do zespołów, które zabezpieczają Państwa dzielnice. Ja zadam inaczej pytanie, bo jest 9 zespołów, które obsługuje nas. Ile z tych zespołów ma już taki czujnik? Tylko jeden w Węgrzech. Czyli brakuje po prostu 8 czujników do zespołów, które nas obsługują. O, i to jest według mnie, ja Państwu proponuję, abyśmy się skupili na maksymalnej liczbie 8. Czy to, co nas obsługuje, że w środku dzielnicy trzeciego przeznaczone na obsługę dzielnicy trzeciej po prostu. No chyba, że już właśnie nas zabrakuje więcej osób na podstawie. Jak będzie na przykład 10 dzielnic, to będzie miał 30 osób. Dlatego proszę o rozmowę na przyszłej sesji, kiedy będziemy mieli maksimum informacji. Tam nie będzie jedynka, dwójka na pewno. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, wracamy.